Dzisiaj przychodzę do Was z innym filmikiem, bo jeszcze ani razu nie nagrywałam takiego filmiku, gdzie cały czas tylko o czymś mówię i nic jakby nie pokazuję, tylko jest to taki typowy gadany filmik, a nie vlog. Więc dzisiejszy filmik to będzie rzeczy, które chciałabym wiedzieć na początku szkoły średniej. I to nie zmienia faktu, czy chodzicie do liceum, do technikum, do szkoły branżowej, cokolwiek. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i możemy zaczynać. Pierwszy punkt jest taki, żeby za bardzo na samym początku nie przywiązywać uwagi do znajomości. O co mi chodzi? Będziecie do tej szkoły chodzić 3, 4 lub 5 lat. To jest duży okres czasu, zwłaszcza, że to jest w takim okresie Waszego życia, gdzie wszystko się zmienia i po ukończeniu tej szkoły niektórzy za 2 lata wezmą ślub, inni będą zwiedzać, inni będą na studiach, inni będą robić jeszcze coś innego. Wszystko się zmienia i Wy się cały czas teraz zmieniacie. Więc szansa na to, że nie wiem, poznaliście kogoś na rozpoczęciu i tak dalej, nie da Wam w 100% gwarancji, że w dniu zakończenia Waszej szkoły dalej będziecie się zadawać z tymi osobami. I ja bym Wam polecała, to nie tak, żeby się zniechęcać, czy się dystansować i tak dalej, jakby jeżeli z kim załapaliście super kontakt, to świetnie, ale nie zamykajcie się na wszystkich ludzi w klasie. Wiadomo, że klasy mogą być różne i różne Wam się mogą trafić. Ja na moim doświadczeniu mogę powiedzieć, że trafiłam na, powiedzmy, że dobrą klasę. Jakby nie narzekam, mam naprawdę tam dużo znajomych i bliższych mi osób, z którymi mogę pogadać, z którymi mogę się wygadać, gdzieś wyjść. I po prostu nie zamykajcie się na jedną opcję. Dobra? Super. Jedna rzecz. Nie bierzcie wszystkiego na poważnie. Nie patrząc na to, w której jesteście klasie, będzie Wam się przewijać słowo matura, egzamin zawodowy, jak jesteście właśnie w technikum albo w szkole branżowej, to również praktyki, wiadomo. Nie bierzcie tego wszystkiego tak na poważnie. Nie chodzi mi też o to, żeby całkowicie olewać sprawę i po prostu mieć wywalone, bo potem może się okazać, że jednak moglibyście się trochę bardziej przyłożyć i efekty będą o wiele lepsze. Ale nie hartujcie się tak strasznie, nie zafiksowujcie się na tym, jeżeli, nie wiem, no takim stereotypem trochę walne, nie idziecie na lekarski ani na żaden taki strasznie wymagający kierunek, zwłaszcza w tej ostatniej klasie, bo wiadomo, że tam jest dużo powtórek z podstawówki, ja to widzę przynajmniej po moim planie, że jest dużo rzeczy, wiadomo, że jak nie macie czegoś rozszerzonego, to raczej nauczyciel nie będzie Was tak bardzo też cisnął z tego przedmiotu i po prostu musicie u mnie robić 100 razy więcej niż macie na rozszerzeniu albo na lekcjach zawodowych. No nie. Dlatego po prostu skupcie się na tym, co jest dla Was najważniejsze. Wiadomo, że się wszystko może zmienić. Ja sama jestem na rozszerzonym polskim, a piszę rozszerzoną matematykę i fizykę na maturze, więc jestem świetnym przykładem tego, że wszystko się może zmienić. I to nawet w przeciągu kilku miesięcy, więc po prostu wyznaczcie sobie taki system, co jest dla Was najważniejsze. Kolejna rzecz, to starajcie się rozwijać poza szkołą. I to mogą być jakieś kółka, to mogą być jakieś Wasze zajęcia, to może być Wasze jakieś hobby, to może być wszystko. Naprawdę, nie wiem, nawet chodzenie na spacery. Ja sama też chodziłam, raz byłam na kółku modelarskim, chodziłam na taniec, chodziłam na balet, chodziłam na siłownię, chodziłam na kółko teatralne, robiłam mnóstwo rzeczy i pomimo tego, widzicie to, doszłam do klasy maturalnej, wiedzie mi się dobrze, nie narzekam, naprawdę jest dobrze, wyniki mam dobre, a pomimo tego nie zrezygnowałam z tych pasji. Co prawda już w klasie maturalnej nie byłam w stanie połączyć lekcji od 8 do 17 z siłownią, natomiast, no wiecie, taki jest mój system, ja po prostu wolę teraz nie chodzić na siłownię. I wiecie, napiszę matury, nie muszę o tym myśleć, mogę na spokojnie wrócić na siłownię i po prostu to znowu wdrążyć do mojego życia. Zwłaszcza, że to jest taki najważniejszy rok mój decydujący, prawda? Kolejna rzecz, którą bym Wam chciała powiedzieć, to nie zmieniajcie się na potrzeby ludzi. W takim sensie, ja to bardziej powiem na przykładzie moim z podstawówki, bo w technikum przez to, że wiadomo co się działo, 2020, nie będę tego mówić głośno, bo podobno YouTube nie lubi tego słowa, ale wszyscy wiadomo o co chodzi, siedzimy w domu, prawda? No i ja właśnie wtedy zrozumiałam, w końcu, po tylu latach, nie wiem dlaczego wcześniej mnie nikt nie uświadomił, więc jeżeli może Wy tak robicie, to jest do Was apel, żeby nie dopasowywać się pod swoich znajomych.
takim sensie, na przykład, nie wiem, moi znajomi coś tam lubili robić, więc ja się zaczęłam tym interesować. Mimo, że mnie to nie interesowało nigdy, albo byłam do tego nieprzychylnie nastawiona. I nie chodzi o to, żeby, nie wiem, przestać próbować nowych rzeczy i siedzieć po prostu w takim swoim komfortowym, wiecie, bańce i tak dalej. Tylko chodzi o to, że na przykład jeżeli czegoś nie lubicie, to nie róbcie tego tylko dlatego, że jakaś inna osoba to lubi i to nie ma po prostu sensu. Ponieważ jeżeli ciągle będziemy się zmieniać dla swoich znajomych i w zależności od tego, w jakiej grupie jesteśmy, tacy jesteśmy, to przepraszam, ale to w ogóle nie ma sensu. Bo skończycie tę szkołę, zostaniecie sami i zdacie sobie sprawę, że wy nie wiecie, kim wy jesteście. I to nie jest dobre, to naprawdę nie jest dobre i ja na waszym miejscu polecam się nawet zainteresować, jak nie wiecie, co lubicie robić i tak dalej. Właśnie próbować tych nowych rzeczy. Nie wiem, nie lubicie WF-u? Nawet spróbujcie pójść na tą siłownię, to są naprawdę dwie inne rzeczy. I możecie mi w to uwierzyć, bo ja za WF-em bardzo nie przepadam, a siłownia to naprawdę była i podejrzewam, że jeszcze będzie bardzo duża część mojego życia. Tak samo może jakieś rysowanie, nie wiem, nagrywanie, cokolwiek byście sobie wymyślili, o może to będzie ciekawe, spróbujcie, jakby życie jest krótkie, jeżeli nie spróbujecie, to co wam się stanie, no właśnie, a jak spróbujecie, będziecie wiedzieć, będziecie mieć nowe doświadczenia, zaczniecie się rozwijać, wychodzić ze strefy komfortu i tego wam życzę. Jedna rzecz to starajcie, jeżeli jesteście, wiadomo, w pierwszej klasie, to wiecie, jest dopiero połowa października, jeszcze możliwe, że nauczyciele was za bardzo nie kojarzą i tak dalej. Warto by było zrobić dobre pierwsze wrażenie na swoich nauczycielach. Naprawdę. Ja na szczęście wydaje mi się, że zrobiłam dobre pierwsze wrażenie, bo wydaje mi się, że mało nauczycieli mnie nie lubi. Jedyne co, to czasami mówią, że za dużo mówię, ale jakby wszyscy to wiedzą i ja po prostu taka jestem i nie będę tego zmieniać, co nie zmienia faktu, że na lekcjach staram się nie rozmawiać, zwłaszcza, że teraz mi odpadły takie, wiecie, lekcje, na których się nic nie robi, więc no, bardziej się staram skupić i nie rozmawiać, bo ja najwięcej wyciągam przynajmniej z lekcji. Dlatego postarajcie się zrobić pierwsze dobre wrażenie. Zgłaszajcie się na początku roku, nieważne, która to jest klasa, macie najmniej materiału. Nie wiem, jest trzeci tydzień września, mieliście 3-4 lekcje, to jest najkrótszy materiał do zapamiętania i jest pewnie najmniejszy i tak dalej. Zgłaszajcie się wtedy do odpowiedzi, odpowiadajcie, dawajcie swoje prace do sprawdzania, dopytujcie, jak czegoś nie wiecie, naprawdę nauczyciele to lubią. I mówię wam to z mojego przykładu. Im bardziej będziecie po prostu zaangażowani w tą lekcję, tym bardziej nauczyciel to doceni i będzie to pamiętać w przyszłości. A jeżeli mu podpadniecie nawet w pierwszej klasie, to będzie to pamiętać do końca. I u mnie jest świetny przykład w mojej klasie. Ponieważ powiedzmy, że jest parę osób takich X. No i wiecie, oni tak sobie właśnie tak wywalone podchodzili i tak dalej. No i teraz na przykład, nawet jeżeli nic nie robią, to są upominani. Na przykład ktoś inny to zrobi, ale na niego nie zwracają uwagi, bo on przecież był cały czas aktywny i tak dalej. Więc na niego nie zwracają takiej uwagi, że coś zrobi, a jeżeli coś przewiniecie, w pierwszej klasie zwłaszcza, w tych pierwszych miesiącach, no to nauczyciel to zapamięta i szansa na to jest bardzo, bardzo duża. I ostatnia rzecz to jest, żeby nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. I mówię tu zarówno o kartkówkach, sprawdzianach, pracach domowych, nie wiem, jakby jakimś cudem mieliście zagrożenie, to żeby poprawiać szybko te oceny, żeby starać się być na bieżąco, na czysto. Nie mieć zaległości, nie mieć nic, bo to jest po prostu jak mała kula śnieżna. Jak macie tak mało zaległości i wiecie, i zaczniecie je rozwiązywać, no to one potem się wyprostują, nie macie tych zaległości, jesteście na równo. Ale jeżeli macie zaległości i potem je tylko dokładacie, to się robi coraz większa kula i ona się tak toczy i toczy i toczy. I po prostu nie wyrobicie, nie masz szans. Znaczy jest szansa, nie mówię, nie chciałam powiedzieć, że nie ma. Natomiast będzie wam o wiele ciężej i po co sobie jeszcze utrudniać życie? To naprawdę nie ma sensu. Wydaje mi się, że zawarłam tu takie najważniejsze rady.
Może o czymś zapomniałam, bardzo możliwe, ponieważ wpadłam na ten filmik bardzo krótki czas temu i uznałam, że to będzie o wiele lepsze niż vlog, który naprawdę był bardzo krótki i po prostu uznałam, że nie ma sensu go dodawać, więc nie wiecie, co się działo u mnie w tym tygodniu, ale nie działo się nic ciekawego, zapewniam Was. Dlatego, tak, to było wszystko. To było wszystko, co Wam chciałam przekazać. Pamiętajcie, żeby robić to, co jest z Wami zgodne, ale tak, żeby jednak nie zawalić tej szkoły. Bo mimo, że nawet, nie wiem, nie chcecie iść na studia po szkole, nie wiecie, co chcecie robić, to zawsze wiecie, te dodatkowe doświadczenia na koniec dnia Wam mogą bardzo pomóc. I to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie wbić na mojego Instagrama, zostawić łapkę i subskrypcję, bo na ten moment jest już ich 190, więc mam nadzieję, że w następnym tygodniu dobijemy do 200. Naprawdę bym była bardzo szczęśliwa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień.